Zinę Budkiewicz, kierownik ośrodka pomocy społecznej organizacji Przyjaciół Dzieci Przystań jest razem z nami w studio Radia 5. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Mikołajkowy autobus Radia 5 już 6 grudnia tego roku. Przypomnę, wspólnie z lokalnymi przedsiębiorcami pomagamy potrzebującym dzieciom tutaj podopiecznym przystani. Tego właśnie dnia na ulicach Suwałk pojawią się dwa w tym roku autobusy to pewnego rodzaju nowość. Tak, tak. Jeszcze nie było tego zdarzenia. No, wiadomo, darczyńców jest coraz więcej sponsorów. Cieszymy się z tego bardzo serdecznie, że chcą pomóc dalej uczestniczyć. Dziękujemy bardzo za zaufanie. No, jest to bardzo wielka pomoc dla nas, dzięki temu możemy zorganizować paczki yy, dzieciom na święta. No gdyby nie Państwa pomoc nie ukrywam, że po prostu nie byłoby nas stać, żeby przygotować dzieciom zrobić. Kola nie kolacji wigilijnej. No, będzie świetnie, mamy nadzieję. A jeżeli mówimy już o przystani, jakie to są dzieci? Kto pojawia się w przystani i co tam robią? Nasze świecia skierowane jest do dzieci. Dzieci i młodzieży przychodzą w różnym wieku, przeważnie od 5 do 18 roku życia, ale są też starsi wychankowie, którzy przychodzą też, zrobię skorzystać się z siłowni, różnych zajęć. Przychodzące do nas dzieci trafiają przeważnie po zajęciach szkolnych mają u nas zapewniony posiłek, odrabiamy z nimi lekcje, staramy się wyrównywać braki szkolne. Wiadomo, nie wszyscy potrafią sobie radzą z lekcjami. Organizujemy też czas wolny, żeby zagospodarować ten czas w sposób pożyteczny. Staramy się organizować co jakiś czas w miarę możliwości pozyskanych środków wypoczynek letni i zimowy. W tym roku udało nam się nawet wyjechać na kolonie, wspaniałe kolonie do Wrocławia. Zwiedziliśmy góry stołowe, Prowadzimy też różne zajęcia sportowo-rekreacyjne. No staramy się jakoś dzieci po prostu zarazić pasją, żeby ten czas spędzili u nas, a nie pod blokiem, wiadomo gdzie są narażone na różne czynniki takie jak alkohol czy dopalacze w dzisiejszych czasach. I ta funkcja taka typowo wychowawcza to jest główny cel przystani? Opieka i wychowanie. Mhm. Mm to naprawdę bardzo ciekawie. Czego obecnie najbardziej potrzebują podopieczni przystani, jeżeli już przygotowujemy te paczki, prawda? No wcielmy się w tym momencie w rolę tych przedsiębiorców. Co powinniśmy do takiej paczki włożyć? No wiadomo, trafiają do nas różne artykuły. Wszystko jakby jest wykorzystywane, nic się nie marnuje. Żywność, robimy z tego posiłki. Słodycze to wiadomo, dzieci no tego jakby uwielbiają to po prostu. Przybory szkolne, które są potrzebne, wiadomo, bo się zużywają, czy zeszyty, ołówek, linijka, to to wszystko wiadomo. Ja tak myślałam, może być może dotrze do dzieci w ten sposób poprzez jakieś akcesoria sportowe. Mamy u siebie w świetlicy stół do ping zużywają się piłeczki, paletki, w miarę możliwości dokupujemy, no ale wiadomo, nie zawsze jest jakby nas stać. Piłki do kosza, do piłki nożnej. Mamy piłkarzyki, może w ten sposób też jakoś do nich dotrzeć, żeby zarazić ich pasją poprzez sport. Każdego roku zbliżamy się powoli do jubileuszu, jeżeli chodzi o mikołajkowy autobus Radia 5. A jak wyglądał ten autobus, jeżeli chodzi o rok 2017. Od tej strony czysto papierkowej, że tak powiem, ponieważ no, sam akurat miałem okazję podróżować z dzieciakami ulicami Suwałk, było wesoło. A jeżeli chodzi o dary, środki? Nie, super. Dzięki temu zorganizowaliśmy kolację wigilijną naszym wychowankom. Zrobiliśmy wspaniałe paczki. Pomogliśmy około 50 rodzinom z miasta suwałk. Wiadomo, w ciężkiej sytuacji zgłaszali się do nas po pomoc. No, w miarę możliwości nie odmawiamy. Staramy się, jak możemy, pomóc im wszystkim. No, to jest naprawdę duże przedsięwzięcie i duża pomoc jak dla nas. Podopieczni przystani czekają już na kolejny autobus? Z nie mogą się doczekać. Już y, trwają takie jakby rozgrywki, kto pojedzie, kto najlepiej zaśpiewa kolendę. Rywalizacja trwa między nimi. Ilu dzieciaków pojedzie w tym roku, mniej więcej? czy znaczy, myślę, że około 20. Sporo. Sporo, tak, wystarczająco. A... Wiadomo, są to dzieci bardzo żywe i staramy się jakby, żeby to wszystko przebiegło bezpiecznie w miarę możliwości, żeby... Nic nikomu się nie stało i wszystko się odbyło super. Zrozum rozumiemy, że te 20 dzieciaków no raczej na dwa autobusy, prawda? Yy, tak, na dwa. Myślę, że poradzimy sobie. Mikołajkowy autobus Radia 5 będzie jeździł ulicami naszego miasta, przypomnę, już 6 grudnia i odwiedzał wszystkich, którzy go zaproszą, zbierając dary na rzecz naszych najmłodszych. Jesteśmy tutaj przekonani, że każdy, nawet najniższy prezent sprawi radość potrzebującym dzieciom. Mikołajkowy autobus Radia 5 już 6 grudnia. To takie jeszcze ostatnie słowo przed tym finalnym dniem sądnym, można powiedzieć? No ja dziękuję bardzo serdecznie wszystkim darczyńcom, osobom prywatnym za tych. Czasowy udział. Dziękujemy chyba jeszcze bardzo i zapraszamy. Jeżeli ktoś ma udział, mieścimy się, chciałby wziąć udział, mieścimy się przy ulicy Waleckiego 39. Zawsze do nas można przyjść, zobaczyć, jak funkcjonujemy i zapraszamy. I... Zapraszamy zatem serdecznie pan Marcin Budkiewicz, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Organizacji Przyjaciół Dzieci Przystań w Suwałkach. był gościem Radia 5. Bardzo dziękuję, zapraszamy i powodzenia.